Michał Gajda, Viagris. Kolejna lokalizacja, tym razem u Michała. Pomidor szczepiony, szczery drobnoowocowy. Rozsada była pikowana 2 tygodnie temu. Tydzień temu zastosowaliśmy preparat mikoryzowy Mycotech Bio. Teraz proszę, zapraszam Was, pokażę Wam, jak zadziałał na roślinę. No i na pomidorze szery, tydzień po zastosowaniu naszego preparatu Mycotecha Bio do mikoryzacji korzeni. Proszę zobaczyć, jak dobrze rozwinięty jest system korzeniowy. Korzenie nie przyrastają od dołu i nie ma efektu starzenia się korzenia, a cała gryba korzeniowa jest bardzo dobrze przerośnięta korzeniem. Pomidor w ciągu tygodnia pójdzie już do sadzenia do tuneli i tam też będziemy stosowali nasz Mycotech Bio, ale już w fertygacji w dawce 2 litry na hektar. A teraz sobie przejdziemy do kontroli, gdzie nie był stosowany nasz preparat, czyli bez mikoryzacji. Proszę zobaczyć, że mniejsza ilość korzeni, mniejsze wypełnienie. Te korzenki są jakby dopiero się zaczynały rozwijać. I proszę też zobaczyć, że jak bryła korzeniowa rozpada się, czyli nie jest przerośnięta tak dobrze korzeniami jak w roślinach zmikoryzowanych Mycotechem Bio. Jeśli Państwo chcecie coś więcej się dowiedzieć, zapraszamy na naszą stronę biagrisową lub do kontaktu z przedstawicielami handlowymi. Dziękuję.